wokalista zespołu Rolling Stones Mick Jagger śpiewał I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Tak śpiewał Mick Jagger. Człowiek sławny, człowiek bogaty, człowiek mający rzekomo wszystko, człowiek mający powodzenie u kobiet, mający mnóstwo kobiet. On śpiewa I can't get no satisfaction i całe tłumy powtarzają za nim i śpiewają I can't get no satisfaction. I ta piosenka jest na listach przebojów i jest do dzisiaj wielkim przebojem. Piosenka, której refren brzmi I can't get no satisfaction. Dlaczego? Dlaczego? Bo w sercu każdego człowieka jest takie miejsce, które jeżeli nie zostanie wypełnione przez Boga, pozostanie na zawsze puste. Jeżeli nie wpuścisz tam absolutu, to miejsce będziesz próbował zastępować innymi rzeczami. Ale to wszystko będą substytuty, które nie przyniosą ci satysfakcji. Jesteś tutaj dziś, bo szukasz. Jesteś dzisiaj tu, bo szukasz satysfakcji. Nazywasz ją w różny sposób, ale to miejsce, puste miejsce w twoim sercu ma kształt, bardzo określony kształt. Tak jak masz puzzle i jest puzzle i każdy puzzle ma swoje miejsce. I w miejsce, do którego pasuje określony puzzle, nie jesteś w stanie wsadzić innego puzzla, bo to nie zagra. Ten puzzle w twoim sercu, to miejsce, ta pusta w twoim sercu ma kształt Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie wpuścisz tam Jego, jeżeli nie wpuścisz Jezusa w to puste miejsce w twoim wnętrzu, będziesz się całe życie bujał, szukając różnych rzeczy, otrzymując na chwilę ukojenie, otrzymując na chwilę pokój, a potem powróci ten pęd, by szukać. Bieg za czymś i przed czymś uciekać, ja tak miałam. Biegłam za czymś, nie wiedziałam za tym czym. Uciekałam przed czymś, nie wiedziałam przed czym. Pędziło mnie zawsze dokąd, nie wiedziałam co i po co. Ale gdy przyszłam do Boga i oddałam swoje życie, powiedziałam bądź Panem mojego życia. Jezus, bądź Panem mojego życia. Przyszło uspokojenie, przyszedł pokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. Ty też tę pustkę masz w sercu, jeżeli szukasz prawdy, jeżeli pragniesz prawdy, to chcę ci powiedzieć, prawda to Jezus Chrystus. Dzisiaj tak może go nie nazywasz, po prostu szukasz, nie wiesz czego, ale szukasz, bo ja ci powiem, prawda jest jedna. I to jest Jezus Chrystus. Jeżeli Jego przyjmiesz jako swojego Pana i uznasz go swoim Zbawicielem, przyjdzie do ciebie spełnienie i nie będziesz już za niczym biegł. I nie będziesz przed niczym uciekał. Będziesz wiedział, że znalazłeś. Będziesz wiedział, że znalazłeś. To jest dla każdego człowieka. Starca młodego, pięciolatka, stulatka, dla geja, dla homoseksualisty i dla heteroseksualisty. Każdy człowiek może przyjść do Boga, ale do Niego przychodzi się na Jego warunkach. Nie możesz sobie przyjść tak, jak sobie to wymyśliłeś. Możesz przyjść do Niego, zdjąwszy swój kark, zdjąwszy swój kark i wyznawszy Jezusa twoim Panem. Wyznawszy Jezusa twoim Panem. I wtedy już nie będziesz nucił tego refrenu I can't get no satisfaction. Nie nucił go jakiś kmiotek. Śpiewał tą piosenkę wokalista, znany wokalista, znanego zespołu, sławnego zespołu, mający wszystko. I on śpiewał I can't get no satisfaction. Mówi mi to tylko jedno. Potrzebujesz znaleźć satysfakcję w Jezusie.